drodzy bracia i siostry, więc te poprzeczki, myślę, że one biblijnie zostały wytłumaczone. Biblijnie zostały wytłumaczone, pozostała jeszcze ta jedna piąta, o niej tam jest powiedziane. Był przewiercony otwór przez te deski w poprzek i ona przychodziła tak więcej środkiem. O czym ta poprzeczka mówi? Wiecie, w liście do Kolosan ona tak jest pięknie wytłumaczona. A ponad to wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. To jest wytłumaczenie tej piątej poprzeczki. A więc widzicie, jak wspaniale Bóg zapowiedział, że Kościół, który będzie stał na fundamencie okupu, będzie trwał w Słowie Bożym, w społeczności wzajemnie szukając siebie, w tej społeczności łamiąc chleb, czyli społeczność stołu pańskiego i modlitwa, czy to modlitwa indywidualna, czy to modlitwa społeczna, a ponad to wszystko przyrodzicie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. No ale tam pisze, że trochę tego srebra zostało. I czy przypominacie sobie, mówiłem wam poprzednio, że te głowice słupko były przykryte również srebrem i wtedy prosiłem was, żebyście uwierzyli mi na słowo, a że później to uzasadnię. I to jest właśnie teraz ten moment, że te głowice, one zwiastują wieść do świata, że jest łaska. Że jest łaska, że jest zbawienie dla całego świata. I zwróćcie uwagę, kiedy wracamy do drugiej Mojżeszowej, do tego wiersza, do rozdziału 38, to 27 wiersz mówi nam, jak zostało wykorzystane to srebro w dużej części, ale 28 wiersz jest napisany tak. A z 1775 sykli zrobił haczyki do słupów, pokrył ich głowice. To srebro, które jest nazwane okupem za życie, ono połyskiwało na zewnątrz, ono było widoczne z zewnątrz. Tego srebra zgoła świat nie widział. I teraz jest też tak samo. My im tłumaczymy, że stoimy na w fundamencie okupu, jaki złożył Pan Jezus Chrystus. Ale ci ludzie tego nie widzą. Natomiast kiedy Bóg posłał swojego Syna, Jezus Chrystus umierał za cały świat. I zbawienie jest dla każdego. Ja również przez długie lata byłem tu na zewnątrz. I tylko Boża łaska sprawiła, że przeszedłem tą drogę. Taka jest prawda. A więc to jest ta konstrukcja tego namiotu, tego przybytku i pozostało nam jeszcze do wyjaśnienia samo przykrycie. Namiot był przykryty taką poczwórną zasłoną. To w tym samym 26 rozdziale czytamy, 26 rozdziale o tym czytamy i od pierwszego wiersza tego rozdziału, 26, do wiersza 14 jest opis tych czterech zasłon. Pierwsza zasłona ma dosyć szeroki opis, bo to jest od 1 do 6 wiersza. Drugie przykrycie to jest od 7 do 13 wiersza, a to trzecie i czwarte przykrycie zawarte jest w tym wierszu 14. Zrobisz też nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i nakrycie ze skór borsuczych na wierzch. Wyglądało to w ten sposób. Z zewnątrz, czyli ta zasłona na zewnątrz, która była widoczna na zewnątrz, ona była z takich, w naszym tłumaczeniu jest to napisane ze skór borsuczych. Możecie spotkać inne tłumaczenie, trudno jest ten wyraz, jakiegoś zwierzęcia. Nawet spotkałem takie z morświnów. Takie tłumaczenie, trudno to jest do przetłumaczenia. Wyglądała bardzo zwyczajnie, tak szaro, bez koloru. Nie było niczego specjalnego, niczego takiego, co by przyciągało wzrok w tej zasłonie. Tak faktycznie, fizycznie ona chroniła całe przykrycie, cały namiot przed warunkami atmosferycznymi. Pod spodem była zasłona ze skór baranich, ufarbowana na czerwono. Pod tą zasłoną była zasłona z koziej sierści, białej koziej sierści, biała zasłona.
A zasłona czwarta, czyli ta zasłona, która była widoczna od spodu, była właśnie w tych kolorach, co wejście do namiotu i wejście na teren, przepraszam, wejście na teren dziedzińca i wejście do namiotu. Te same kolory, a więc te cztery kolory na białym tle, był naniesiony kolor niebieski, kolor czerwony, kolor purpurowy, w sumie cztery. O czym nam te kolory mówią? Wszystkie te kolory nam mówią nam o Jezusie Chrystusie, jakie On robi wrażenie na ludziach. Można by tak najpierw ogólnie powiedzieć. Jeżeli nie przyjąłeś Jezusa, Jezus nie jest twoim Panem, to będziesz widzieć Jezusa takiego zwyczajnego. Na pewno cię się spotkali z ludźmi, o którym świadczymy o Jezusie, a oni mówią, daj już spokój z tym Jezusem, znowu o tym Jezusie rozpoczynasz. Ja nie widzę w nim niczego interesującego. I to jest właśnie ta zasłona. Ona o tym mówi. Człowiek musi odkryć, że jest grzesznikiem, a Jezus jest jego Zbawicielem. To jest właśnie ta zasłona. Kiedy przyjmie Jezusa jako Zbawiciela, zostanie obdarzony jego sprawiedliwością. To mówi właśnie ta zasłona. I wtedy ten człowiek, on jest włączony w poczet ludu Bożego. Właśnie kapłani mówią o zbawionych w Nowym Testamencie. I oni mieli tylko prawo wejść do miejsca świętego. Oni żyli w obecności tego Jezusa. Świat widzi takiego Jezusa. A człowiek wierzący żyje w obecności takiego Jezusa. To jest wspaniałe. Tylko musi przejść tą drogę. Musi Go poznać jako Zbawiciela, przyjąć Jego sprawiedliwość, zostać włączony, uświęcony w poczet ludu Bożego i wtedy będzie widział Jezusa jako tego Baranka Bożego. Będzie wiedział, kim jest Jezus jako Boży Syn. Bez tego takiego pomniejszenia znaczenia Boży Syn. W Piśmie Świętym Jezus jako Boży Syn znaczy, że jest równy Bogu. I tak to rozumieli Żydzi. Ówcześnie Żydzi dokładnie tak to rozumieli. Zresztą za to został ukrzyżowany. Ewangelia Jana nam o tym mówi. Będziesz żyć obecności Jezusa, który cię zbawił, który jest twoim Panem. Będziesz już teraz przed Nim zginać kolana, jak przed Panem Panów i Królem Królów. W obecności takiego Jezusa będziesz żyć. Były tu dodatkowo wyhaftowane jeszcze symbole cherubów. Wiecie, jest to odczytywane w ten sposób. Nie można wizerunku oddać Boga. Ale Jezus jest objawionym Bogiem. I kiedy ty teraz wierzysz już w Jezusa, który wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Bożej, to wierzysz, że On jest objawionym Bogiem. Nie masz co do tego wątpliwości. I żyjesz w obecności takiego Jezusa z taką świadomością. I te cheruby, które były w Piśmie Świętym najbliżej Bożego tronu, zapowiadają tą obecność Bożą. Nie można tego było bliżej oddać. Gdyż wizerunku Boga nie można robić zgodnie z drugim przykazaniem. A więc widzicie, jak wiele nam mówi sama konstrukcja tego namiotu. Teraz wejdziemy do środka. Do środka mieli prawo wejść tylko kapłani. O kapłaństwie dopiero będę mówił w następnym wykładzie, ale już chcę teraz powiedzieć, że jeżeli oddałaś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to On ciebie uczynił kapłanem. Jest ogromną tragedią w dzisiejszym świecie chrześcijańskim, że wyodrębniła się specjalna grupa ludzi, rzekomo kapłanów. W Piśmie Świętym każdy wierzący nazwany jest kapłanem. Może to teraz przeczytam, później jeszcze to bardziej może rozwinę, ale przeczytajmy objawienie Jana. Objawienie Jana, pierwszy rozdział. Przeczytam 5 i 6 wiersz. I od Jezusa Chrystusa, troszeczkę to jest wyrwane z kontekstu, ale chcę podkreślić, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, kim On cię uczynił. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas
i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Widzicie, jak jest podkreślona kolejność droga zbawienia. Kim On jest, co On dla nas zrobił, że nas zbawił i teraz kim jesteśmy w Jezusie. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Myślę, że nie mamy już teraz wątpliwości. Jako dzieci Boże jesteśmy Jego kapłanami. I mamy prawo wejść do środka, żebyśmy nie mieli takich zahamowań, że no dobrze, to mają prawo tylko wejść kapłani, ale ja nie jestem kapłanem. Jesteś kapłanem, jeżeli szczerze oddałeś swoje życie Jezusowi. A więc do środka wchodziło się przez tą zasłonę, która jest identyczna co do kolorów, co do kolorystyki, co ta zasłona pierwsza. A wiemy, że już ta pierwsza zasłona w szczególny sposób zapowiada nam Jezusa Chrystusa. I tu jest dokładnie to samo. Coś się zmieniło jedynie, co do kolorów nie. Jest wyższa. Można to tak, jest troszeczkę węższa, ale jest wyższa. Wiecie, można to zinterpretować w ten sposób. Tu się spotykasz z Bożą miłością w Chrystusie. Niewiele wiesz. Ta zasłona jest o wiele niższa od tej. Niewiele wiesz. Nawet na temat Słowa Bożego. Wiesz tylko jedno, że Jezus jest twoim Zbawicielem. To wiesz. Ja wiecie, po moim nawróceniu ja sobie Biblię kupiłem, chociaż wcześniej od mamy dostałem, ale jej nie czytałem. Później sobie kupiłem Biblię. Powiem wam szczerze, ja bym poszczególnych ksiąg nie był w stanie znaleźć. W ogóle nie byłem zorientowany w Piśmie Świętym. Ja wiedziałem tylko jedno, zbawienie w Chrystusie. Spotkałem ludzi, to byli moi sąsiedzi, gdzie złożyliśmy im świadectwo. I oni nas chcieli z tej drogi sprowadzić. Ja powiedziałem, nie, ja wiem, że Jezus mnie zbawił. Tego się trzymałem. Ale kiedy szedłem za Nim, poznawałem Go coraz więcej. I właśnie ta wysokość tej zasłony, to jest ten sam Jezus, tylko jak wchodzisz do środka, już jako kapłan, zbawiony, to już wiesz o Jezusie wiele, wiele więcej. I tak się dzieje z każdym człowiekiem, który przeszedł tą drogą, który przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela. A więc wejdźmy do środka. W środku były trzy rzeczy. To miejsce święte. Po lewej stronie, od strony południowej, pamiętacie, Bóg się domagał, żeby zawsze ten namiot był usytuowany w ten sposób geograficznie, żeby to wejście było od strony wschodniej. Dlaczego tamtym razem to właśnie tłumaczyłem? A więc po lewej stronie był świecznik siedmioramienny. To wszystko znajdziemy tym razem w 25 rozdziale od 31 wiersza, jeżeli chodzi o ten świecznik. Był świecznik siedmioramienny ze złota. Naprzeciwko tego świecznika był stół na chleby pokładne. To jest ten sam 25 rozdział od 23 wiersza. Natomiast naprzeciw miejsca najświętszego, gdzie był Boży tron, to miejsce najświętsze było oddzielone trzecią zasłoną. O tym będziemy dopiero mówić. A więc naprzeciw tego miejsca najświętszego był ołtarz kadzidlany. A więc to były trzy rzeczy, które były w miejscu świętym. Świecznik siedmioramienny, menora. Naprzeciw tego świecznika stół na chleby pokładne. Zaraz o tym powiemy trochę więcej. I trzecia rzecz, naprzeciw miejsca najświętszego był ołtarz kadzidlany. O czym te trzy elementy mówią? Podaj mi tą walizkę. Zapomniałem to wyciągnąć. Widzicie, trochę jest poślizg, dlatego się śpieszę. Otóż ją. Mam te trzy elementy trochę w większej skali. Zaraz wam je pokażę. To już odłożę. To zrozumienie, to jest niepotrzebne. Mam troszeczkę w innej skali, trochę większej, to tu jest takie maciupeńkie, stosowne do tej skali, jaki cały ten model jest. A więc tak, po lewej stronie
świecznik. Po prawej stronie stół na chlebie pokładny. Naprzeciwko tej zasłony ołtarz kadzidlany, a w miejscu najświętszym w miejscu najświętszym skrzynia przymierza, albo arka świadectwa, skrzynia świadectwa, tak ona jest nazywana. Najpierw o tym świeczniku. Był wykonany ze złota. Właściwie to był taki, ten świecznik podtrzymywał lampki oliwne, to były lampki oliwne. I te lampki, oliwa spalając się, dawała światło. Są dwa spojrzenia i oba te spojrzenia tu podkreślę. Według Księgi Izajasza, to jest 11 rozdział, jest powiedziane, że tego, który Bóg pośle na ziemię, on będzie wyposażony w duch, tam jest 7 razy duch, 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 duch. Cały ten świecznik, myślę, że już mamy to skojarzenie, bo Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Że ten świecznik właśnie na niego wskazuje. I kiedy popatrzymy według Izajasza, ten 11 rozdział, to właśnie pokazuje, że Jezus, który był pełen ducha, tam jest 7 razy duch wymieniony. To jest to pierwsze spojrzenie. Natomiast kiedy popatrzymy do Nowego Testamentu i pomyślimy o krzewie winnym, to wskazuje, ten trzon by wskazywał na Pana Jezusa Chrystusa, który jest światłością, natomiast w krzewie winnym, on jest krzewem winnym, a Kościół to te ramiona, wierzący. I on o wierzących powiedział, wy też jesteście światłością. Każdy wierzący ma Ducha Świętego. Myślę, że jedno i drugie spojrzenie jest uzupełniające i można na to w ten sposób popatrzeć. Faktyczną światłością dla nas jest Jezus Chrystus. On pełen Ducha. Pod wpływem Ducha Świętego on był światłością świata. To jest ta faktyczna światłość. Natomiast my, kiedy oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i to w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, ale wy też jesteście światłością. Niech wasza światłość świeci przed tym światem, aby ludzie was widzieli i chwalili Ojca, który jest w niebie. To o tym świeczniku. Wiecie, kiedy sobie uzmysłowimy, że wszystko to było przykryte i kiedy wchodziłeś do środka, to nie było żadnego okna, nie było żadnego światła. Ci ludzie, którzy wchodzili do środka, ci kapłani, oni żyli i widzieli tylko dlatego, żyli w obecności tej światłości. To sobie uzmysłowimy, że to jest przekaz, że my tu będąc na tym świecie, mamy światłość. Tą światłością jest Chrystus. Ten świat, mimo swojego intelektu i swoich osiągnięć technicznych i co by tam jeszcze nie powiedzieć, kulturalnych i jeszcze innych rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy Boże, on żyje w ciemności. Mimo swojej religijności, jeżeli Jezus nie jest w centrum, to ten świat nie może ci dać żadnych wskazówek, żadnego światła co do sprawy wiary. Nie religii, wiary. Tylko Jezus Chrystus. Pan Jezus powiedział, uzupełnił, ja jestem światłością świata. A dalej uzupełnił, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Wiecie, to jest taka wielka prawda. Odwróćmy to teraz. Jeżeli nie idziesz za Jezusem, to automatycznie chodzisz w ciemności. Czy sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie? Wiecie, co do światłości jest i ciemności jest taka prawda. Musisz ją też odkryć. Światłość ma swoje źródło. Kiedy jest na polu widno, to jest dlatego widno, bo świeci słonko. Ono jest źródłem tego światła, tego fizycznego światła. Światło ma swoje źródło, ale kiedy słonko zachodzi, nastaje ciemność, ciemność nie ma źródła. Ciemność jest naturalnym stanem braku światłości. Jeżeli nie jesteś zbawiony, Jezus nie jest twoją światłością, On nie jest tym źródłem światła duchowego dla ciebie, w sposób naturalny jesteś w ciemności. Ciemność nie ma swojego źródła. Ciemność jest stanem braku światła. Żebyśmy o tym pamiętali. Naprzeciwko tego świecznika, a więc widzicie, o czym ten świecznik mówi. I Bóg powiedział, że ten świecznik tam ma być postawiony. Jaki wielki przekaz.
A ten, naprzeciwko tego świecznika był stół na chleby pokładne. Czytamy o tym stole od 23 do 30 wiersza. Przeczytacie sobie o tym. Ja tylko powiem tak. Ten stół był wykonany znowu z tych dwóch materiałów. Drewno pokryte złotem. Tam są jeszcze pewne szczegóły powiedziane, o których już w tej chwili nie będę mówił. I to już znowu nam mówi o Jezusie, Synu Człowieczym i Synu Bożym. Tu były dawane chleby pokładne, chleby oblicza. One są różnie nazywane, ale pozostańmy przy tej nazwie chleby pokładne. W każdy sabat kapłani zdejmowali te chleby zeszłotygodniowe, dawali nowe chleby, 12 chlebów, a te zeszłotygodniowe oni zjadali, nikt inny, tylko oni. Minął tydzień, znowu zdejmowali te zeszłotygodniowe i tak co tydzień. Oni spożywali te chleby. Nikt inny tam, przeczytacie sobie, warto odnośniki sobie jeszcze przeczytać, tam jest trzecia Mojżeszowa, do tego to już zostawiam waszemu trudowi, żebyście sobie więcej na ten temat powiedzieli. To nam mówi o Jezusie Chrystusie jako o tym, który powiedział, ja jestem prawdziwym chlebem. To jest to wypełnienie. Jezus jest prawdziwym chlebem. Wiecie, my spożywamy Jezusa czytając Jego Słowo, czytając Pismo Święte. My Go tu znajdujemy. To wtedy Jezus jest dla nas prawdziwym chlebem. Od Starego Testamentu zaczynając, zachęcam was do tego, od Starego Testamentu, tylko żebyście mieli takie wyrobione spojrzenie na Stary Testament. Jeżeli jesteś własnością Jezusa Chrystusa, to patrz na Stary Testament w mądrości i świetle Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus powiedział, Mojżesz o mnie napisał. I szukajmy tych właśnie tekstów, które napisał Mojżesz, czy później prorocy w innym miejscu Pan Jezus powiedział, które mówią o Nim, o Jezusie Chrystusie. I wtedy odkryjecie, że skoro cały Stary Testament zapowiadał dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie, a Nowy Testament to objawił. A więc widzicie, te chleby, Słowo Boże, Jezus Chrystus, chleb, prawdziwy chleb z nieba. Ewangelia Jana, 6 rozdział. On jest tym prawdziwym chlebem. Żydzi mówili, Mojżesz ten to nam dał nam chleb, ten dał nam mannę. A Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdziwym chlebem. Ta manna również na Pana Jezusa wskazywała. Jest tam ciekawa rzecz, kiedy będziecie czytać o złotym świeczniku, to dojdziecie do wiersza 37 i ja go przeczytam, bo jest tam napisane tak. Zrobisz też do niego, czyli chodzi o ten świecznik, 7 lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Ciekawy zwrot. Że te lampy należało tak ustawić, aby oświetlały przeciwległą stronę. A po przeciwległej stronie był właśnie ten stół z chlebami pokładnymi. A stół z chlebami pokładnymi nam wskazuje na Słowo Boże, przez które poznajemy Jezusa Chrystusa i przez które możemy się karmić. Czyli widzicie, to nam, a źródłem tego świata jest Duch Święty. To nam mówi, że kiedy czytasz Słowo Boże w mocy, mądrości Ducha Świętego, to Słowo jest dla Ciebie duchowym pokarmem. Bo jest tak, że Pismo Święte może czytać każdy. Dzisiaj Pismo Święte nawet kupisz w cywilnej księgarni. Kiedyś tak nie było, ale dzisiaj tak jest. I może każdy wziąć Pismo Święte. Ludzie niekiedy mają z natury taką większą potrzebę religijności. I też czytają Pismo Święte. Ale kiedy zapytasz się, czy jesteś zbawiony w Jezusie, to mówi, nie, nie, taki zarozumiały, to ja nie jestem. Tak Ci odpowiedzą. Bo nie czytają w tej światłości Chrystusowej. Wiecie, dokładnie ze mną tak było. Powiedziałem, że mama mnie zachęcała do czytania Pisma Świętego. I ja czytałem troszeczkę. Miałem wtedy może 15 lat. Coś koło tego. W końcu mnie to znudziło, złożyłem, oddałem mamie i mówię, mamo, mnie to nudzi. Ja tego czytać nie będę. I to była prawda. I to była prawda. I tak było szereg lat. Tylko Boża łaska sprawiła. Powiem wam szczerze, ja Boga nie szukałem.
Ja byłem zaskoczony, co się stało ze mną. To on mnie szukał. Niech mu za to będzie chwała. Kiedy mi Bóg otworzył oczy, kiedy stanąłem z Jego łaski w świetle Chrystusa, to słowo dla mnie było najcenniejsze. Ja mówię to o sobie, wiecie, ale takich ludzi jest, no my jesteśmy tacy. Myślę, że każdy z nas by tu powiedział to świadectwo. Kochani. I dopiero w tym świetle ustaw ten świecznik tak, żeby jego światło oświecało przeciwległą stronę, żeby rzucało promienie na te chleby pokładne, na Słowo Boże. Kiedy się nawracasz, Bóg stwarza w tobie duchowego człowieka. Masz ten układ trawienny, ja to tak nazywam, lubię tak to nazywać, bo to taka duchowa anatomia. Masz ten układ trawienny, że Słowo Boże dla ciebie jest rzeczywiście chlebem. Jest ci niezbędne, jest ci potrzebne, jest trawne. O, przynosi ci korzyść. Rozumiesz je w tej światłości. A więc widzicie, jak wiele nam mówi już sam układ tych rzeczy, które były w miejscu świętym. No i w miejscu najświętszym. Przepraszam, przed miejscem najświętszym był ten ołtarz kadzidlany. O czym nam mówi ten ołtarz kadzidlany? Tu się paliły węgle, żarzyły. I Bóg kazał według pewnego przepisu, zaraz to przeczytam, zrobić kadzidło. I to kadzidło było składane przez arcykapłana dwa razy dziennie, spalane na tym ołtarzu. Kiedy popatrzymy, musimy dobrze sobie przeczytać, o czym, jak to kadzidło, może nie tyle jak było zrobione, ale Bóg obwarował to kadzidło, to jest 30 rozdział, przepraszam. Tak, w 30 rozdziale, pod sam koniec, od 34 wiersza, 34, 5 i 6 wiersz jest przepis na to kadzidło. To zostawiam w waszej lekturze. Ale przeczytam wiersz 37, 38, te ostatnie dwa wiersze. Bo co z tym kadzidłem im wolno było zrobić? Izraelitom. 37 i 38. A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swojego ludu. Bardzo ostro postawiona sprawa co do tego kadzidła. Jeżeli by ktoś to kadzidło użył jako pachnidła dla siebie, jest powiedziane, zostanie wytracony ze swojego ludu. To jest bardzo ostro postawiona sprawa. Wytracony, wygubiony, odłączony. Podobna sytuacja była, kiedy my czytali o tej kadzi miedzianej. Każdorazowo kapłani, kiedy przystępowali do służby, musieli obmyć sobie ręce i nogi. A jeżeli ktoś tego nie zrobił, jest powiedziane, będzie wytracony. Wtedy tłumaczyłem, co to oznacza. Tu spotykamy podobną sytuację co do ostatecznego sensu. O czym kadzidło mówi? Otwórzmy Psalm 141. Przeczytam wiersz drugi z tego psalmu, właściwie fragment tego wiersza. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Tu modlitwa przyrównana jest do kadzidła. To jest w Starym Testamencie. Teraz otwórzmy objawienie Jana, rozdział 8. Przeczytam parę wierszy. Też to będzie trochę wyrwane z kontekstu. Chodzi mi o wytłumaczenie kadzidła. I trzeci wiersz. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. A więc stanął przy ołtarzu kadzidlanym. Miał złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu. Znowu to kadzidło jest połączone z modlitwami na ołtarzu przed tronem. I czwarty wiersz. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł, z modlitwami świętych przed Bogiem. Wiecie, to kadzidło mówi, że my, jako dzieci Boże, żyjąc światłości Bożej, karmiąc się Chrystusem,
Możemy przyjść do Boga jako Jego dzieci w modlitwie teraz, w modlitwie tylko przez Jezusa Chrystusa. Ten ołtarz kadzidlany znowu jest wykonany z podwójnego materiału. Drewno, złoto. Drewno, człowieczeństwo Pana Jezusa, w takiego Jezusa wierzymy, kiedy przyszedł tu na ziemię, objawił się jako człowiek, i złoto, w pełni Bóg. To ten ołtarz kadzidlany przed miejscem najświętszym. Spalane kadzidło, modlitwy świętych. Wiecie, to jest szczególnie ważne w naszej sytuacji, w jakiej żyjemy, tej takiej religijnej sytuacji, która nas otacza. Nie ma innego pośrednika, przez którego moglibyśmy przyjść do Boga, tylko Jezus Chrystus. Jeżeli by ktoś sobie zrobił z tego kadzidła pachnidło do siebie, to znaczy wskazywałby na innego pośrednika, na jakiegoś człowieka, będzie wytracony, albo by się kazał modlić do siebie, przez siebie, do Boga. Jest powiedziane, będzie wytracony. Oby ludzie to poznali. Jak to jest powszechne. Jak Bóg to obwarował. Jak Bóg to ostro postawił. Tylko przez Jezusa Chrystusa droga prowadzi. Że możesz stanąć przed Bogiem w tej chwili i modlić się. Później, kiedy będziemy mówili o kapłaństwie, to będziesz się modlić tylko z tą ufną nadzieją, pewnością, że Jezus Chrystus, kiedy wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca. On jest naszym orędownikiem, On jest naszym pośrednikiem. Czy widzicie, jak wiele nam mówi to miejsce święte? I to jest właśnie to, to jest ta duchowa rzeczywistość, w której my żyjemy. My żyjemy w obecności Chrystusa. Przypominacie sobie ten w obecności Chrystusa. To wszystko było tak przykryte. A więc my, wierzący, z Bożej łaski, żyjemy w obecności Chrystusa. Ludzie widzą tak Chrystusa. A my żyjemy w obecności Chrystusa. Wchodząc do środka, dla nas w duchowym znaczeniu światłem jest Chrystus. Pan Jezus jest światłem. On nas prowadzi. Chrystusem się karmimy. I przez Jezusa Chrystusa, jako Boże dzieci, zwracamy się do Boga Jahwe, jako do naszego Ojca. To jest to, co Pan Jezus dla nas wywalczył na krzyżu Golgoty. I teraz miejsce najświętsze. Wiecie, to jest ta istota rzeczy, jeżeli chodzi o ten przybytek. Bo Bóg powiedział, zrobisz tą świątynię, abym zamieszkał pośród was. Czyli święty Bóg wśród grzeszników. Zwróćcie uwagę, jest w tej najdalszej części. Aby do Niego dojść, trzeba przejść tą drogą. Omówienie tylko miejsca najświętszego teraz. Bo nie tej zasłony. Tą zasłonę omówię dopiero wtedy, kiedy będę mówił o kapłaństwie. To będzie to ostatnie dzisiaj przesłanie. W miejscu świętym była tylko jedna rzecz. Skrzynia świadectwa. I znowu ta skrzynia była wykonana z drewna. I obłożona była złotem zewnątrz i wewnątrz. W środku pierwotnie były trzy rzeczy. List do Hebrajczyków nam o tym mówi. Były tablice zakonu, one tak tu są z boku przyklejone. Był złoty dzban z manną i była laska Aarona, to czwarta księga Mojżeszowa, 17 rozdział, tam jest opisane, dlaczego ta laska zakwitła. Więc te trzy rzeczy były. Tablice zakonu, złoty dzban z manną i laska Aarona, która przy pewnych okolicznościach zakwitła. Wszystko to przykryte było złotą płytą. Wszystko to opisane jest w 25 rozdziale. W 25 rozdziale od 10 do 22 wiersza. O tym wieku jest w 17 wierszu napisane tak. I zrobisz wieko ze szczerego złota. 2,5 łokcia i tu są jego wymiary. O czym nam mówi ta skrzynia?
Już się domyślamy, że ta skrzynia musi mówić o pewnych aspektach dzieła zbawienia, jakie Bóg w Jezusie Chrystusie nam darował. Bo to znowu nam mówi o człowieczeństwie i bóstwie Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, te tablice zakonu. Bóg dał zakon, dowiadujemy się z Nowego Testamentu w zasadzie, że zakon nas tylko oskarża. Bo to są Boże normy, jakie Bóg ma, jakie byśmy mieli wykonać, żeby się zbawić przez zakon. A to jest niemożliwe. Ale Pan Jezus przyszedł i te normy wykonał. W Nim grzechu nie znaleziono. Natomiast nas, grzeszników, zakon oskarża. Po prostu my według zakonu wiemy, że jesteśmy grzesznikami. I taki jest cel zakonu, jeżeli chodzi o nas. A więc Jezus wykonał zakon i Jego sprawiedliwość jest naszą sprawiedliwością, bo On według zakonu okazał się sprawiedliwy. Teraz ten złoty dzban. Wiecie, to ten złoty dzban mówi znowu o Piśmie Świętym w Jezusie Chrystusie, czyli o Jezusie Chrystusie. Izraelici, kiedy szli przez pustynię, karmili się manną, niczym więcej. I to nam mówi, że my idąc przez ten świat, jeżeli chodzi o duchowe sprawy, jest dla nas pustynią. My się karmimy manną Słowa Bożego. To Słowo Boże nas wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Całkowicie, od początku do końca. A więc ta złota manna. Dla Izraelitów to była pamiątka, że oni idąc przez pustynię byli karmieni przez Boga właśnie manną. My idąc teraz za Jezusem Chrystusem jesteśmy karmieni właśnie tą manną. On jest dla nas pokarmem. To ta manna. A ta laska, która zakwitła, wiecie, laska, kij suchy nie ma prawa zakwitnąć, nie ma prawa wydać owocu. Absolutnie. Kij suchy jest najbardziej suchą rzeczą, jaką sobie można wyobrazić. Dawno zerwany, dawno martwy. Po prostu laska. A jednak zakwitła. My jako grzesznicy w żaden sposób do życia wiecznego byśmy nie doszli. Jesteśmy dokładnie martwi w naszych grzechach. A jednak w Jezusie Chrystusie Bóg nam to życie wieczne dał. To nam ta laska mówi. Jezus Chrystus jest naszym życiem, życiem wiecznym. A żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. No i znowu to podkreślenie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. No i później ten 13, mówię o pierwszym Janie, 13 wiersz. A więc widzicie, jak wiele nam mówi już to, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. On jest naszą sprawiedliwością. My teraz tu karmimy się Chrystusem, i On jest naszym życiem. Dar życia wiecznego Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. A ta płyta złota jest nazwana Bożym Tronem. Czytamy 25 rozdział. Na tej płycie jeszcze były dwa cheruby, głową skierowane na dół. Tak jak to tu jest symbolicznie pokazane. I w 21 wierszu czytamy tak. To jest 25 rozdział 2 Mojżeszowi. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Świadectwo, wiecie, świadectwo to prawo Boże, mówi o świadectwie. Bo Boże prawo, zakon mówi, składa świadectwo, jaki jest Bóg. Kim On jest dla nas, jaki On jest. Jezus złożył świadectwo o Bogu. Jest powiedziane, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A dalej jest powiedziane, złożysz świadectwo i 22 wiersz, tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa. A więc tu w tym miejscu był Boży tron. Symbolicznie tu był właśnie Boży tron. Z Mojżeszem Bóg rozmawiał właśnie z tego miejsca. I wiecie, my jako grzesznicy nie mamy dostępu do Bożego tronu, gdybyśmy byli w swoich grzechach. Dlaczego mamy dostęp do Bożego tronu, to będzie w tym ostatnim wykładzie. Ale chcę tylko powiedzieć, już teraz troszeczkę wyprzedzając. Na czele ludu izraelskiego
jako przywódca duchowy stał arcykapłan na czele kapłaństwa i on był jako jedyny pośrednik między grzesznym ludem a świętym Bogiem. On jedyny w dzień pojednania, albo można więcej nazwać ubłagania, to jest lepsze tłumaczenie, ubłagania, miał prawo, oczywiście wcześniej musiał złożyć ofiarę za siebie, później musiał złożyć ofiarę za grzechy ludu i wtedy z krwią tej ofiary wchodził do środka, miał prawo w dzień Jom Kippur, czyli w dzień przebłagania, w dzień ubłagania, odsunąć tą zasłonę, wejść do środka i kropił to wieko krwią tej ofiary. I wtedy to wieko z tronu sądu, bo w zasadzie na to sobie ludzie zasłużyli, zamieniało się w ubłagajnię, czyli w tron łaski. I o tym nam mówi właśnie ta skrzynia. Więcej szczegółów co do tego przejścia arcykapłana będę mówił zaraz po przerwie. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Całe to wieko wskazuje nam na dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie, kiedy powiedział, wykonało się, ta zasłona się rozerwała. Mamy przyjść, mamy prawo przyjść i stanąć przed tron Bożej łaski, Boga, już nie, żebyśmy zostali osądzeni, ale że staniemy przed tronem łaski. List do Hebrajczyków o tym mówi. A wszystko to jest w Jezusie Chrystusie. Wiecie, tu jest bardzo ciekawy szczegół, że, a właściwie brak szczegółów. Jest podana długość i szerokość, nie ma podanej grubości. Wiecie, interpretowane spojrzenie takie duchowe na to jest w ten sposób, że w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie łaska Boża jest ograniczona. Ona jest ograniczona do Jezusa Chrystusa. Nie znajdziesz Bożej łaski, Pismo Święte nam o tym nie mówi, stanowczo nas zapewnia. Nie znajdziesz Bożej łaski poza Jezusem Chrystusem. Więc w tym znaczeniu łaska Boża jest ograniczona. Ona jest w Jezusie Chrystusie. Ale kiedy już przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, kiedy przejdziesz tą drogą, to brak tego wymiaru nam coś mówi, że w Jezusie Chrystusie spotkasz łaskę nieograniczoną. Są tacy ludzie, którzy mają świadomość swojego życia grzesznego i mówią tak, może mnie, a może wyście się z tym spotkali. Nie mów mi, że dla mnie jest zbawienie. Gdybyś ty znał moje życie, to byś mi nie mówił o tym, że jeszcze dla mnie jest łaska. Czują swoją grzeszność i myślą, że po prostu jest niemożliwe, żeby im Bóg przebaczył. A tej drogi nie znają. Słowo Boże nam mówi, że tu brak tego wymiaru, że łaska Boża niebios sięga. Ona sięga na najniższe pokłady ludzkiego grzechu i niebios sięga. Taka ona jest rozległa. Dlatego ten brak tego wymiaru nam o tym mówi. Przyjdź do Jezusa z upamiętaniem, a spotkasz się z Bożą łaską i będziesz zadziwiony, że i dla ciebie jest Boża łaska. Wiecie, jest taka pewna historia, to jest pierwsze księdze Samuela, związana właśnie z tą skrzynią. Ta skrzynia traktowana była w pewnej sytuacji przez Izraelitów bardzo instrumentalnie. Myśleli, że kiedy ta skrzynia jest w ich rękach, to mają Pana Boga jak gdyby w tej skrzyni. Coś z tego myślenia dzisiaj też znajdujemy. No i kiedy walczyli z Filistyńczykami, to uważali, że jak ta skrzynia pójdzie przed nimi, to mają zwycięstwo. A Boga w zasadzie lekceważyli. I okazuje się, że ponieśli sromotną porażkę, a skrzynia znalazła się w rękach Filistyńczyków. Ale Bóg nie chciał, żeby ta skrzynia była w rękach Filistyńczyków. I dotknął ich plagami i oni wrócili tę skrzynię. I kiedy czytamy pierwszą Samuelową, to jest 6 rozdział, ona wróciła na teren Izraela i tam się wydarzyła dziwna rzecz. To jest 6 rozdział pierwszej księgi Samuela. Czytam w tym 6 rozdziale pierwszej Samuelowej 19 wiersz.
Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz. Bet-Szemesz to była właśnie pierwsza miejscowość między Filistyńczykami a Izraeliem na terenie Izraela już. Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz 50 tysięcy 70 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. Niesamowite. Co oni takiego zrobili? Kiedy ta skrzynia wróciła na teren Izraela, oni z ciekawości może zrobili taki ruch. Odsunęli to wieko i zażyli do środka. I kto tak zrobił, zginął. A Bóg kazał przez Ducha Świętego, żeby to zostało zanotowane. Dlaczego? Wiecie, w środku jest zakon. Tablice zakonu były w środku, świadectwo. A Pismo Święte nam mówi, że przez zakon jest poznanie grzechu. A rządem śmierci jest grzech. Zakon. I oni odsunęli to wieko, czyli tron, czyli ubłagalnię, i zaglądali w zakon. To jest tak symbolicznie odczytujemy to. I zginęli. Ci, co zajrzeli do środka, odsuwając to wieko, zginęli. Tam jest wyraźnie podkreślone, za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. Dzisiaj znajdujemy takie ruchy religijne, nazywają się też niekiedy chrześcijańskie, którzy koncentrują się na zakonie, na Starym Przymierzu, szczególnie na zakonie. Właśnie oni zaglądają do środka. Kiedy pytasz się ich, jaką Ewangelię głoszą, myśmy mieli taką sytuację u nas w zborze, z takimi ludźmi. Oni nie chcieli w ogóle na temat Ewangelii mówić. Na temat sabatu. Na temat sabatu i zakonu. My mówimy, jaką Ewangelię głosić. O sabacie będziemy rozmawiali. Kochani ludzie, Bóg ich tak samo kocha, jak każdego z nas. Ale to jest religia, która powoduje odsunięcie tronu, czyli tej ubłagalni i zaglądanie w zakon. A za to jest śmierć. Kochani, to jest ten drugi wykład. W zasadzie przeszliśmy już całą drogę, ale brakuje jednego elementu. Jeszcze nie powiedziałem szczegółowo na temat tej zasłony. To będzie w tym trzecim wykładzie i wtedy będziemy mieli kompletną drogę powrotu grzesznika i podsumujemy to. Na razie przerwę.